Moi drodzy, a teraz chcę przedstawić Wam dwa samczyki z hodowli Arkadiusza i Macieja Podymy. Gołąbek o numerze 382. Pojawił się ostatnio właśnie reportaż z hodowli Arkadiusza i Macieja Podymów. Myślę, że ta hodowla jest ogólnie znana hodowcom. Natomiast ostatnimi czasy taki reportaż się również pojawił na kanale. Myślę, że mogę śmiało tutaj powiedzieć nazwę. To jest kanał Gołąb w sieci. Także tam ten reportaż najnowszy z tej hodowli sobie, koledzy, znajdziecie, jeśli jesteście zainteresowani. I przedstawię Wam tutaj właśnie jednego z czterech gołąbków z tej hodowli. Przedstawię Wam tego 382 i później przedstawię jeszcze jednego samczyka, ale chcę Wam przedstawić właśnie tutaj syna Gratisa, który jak widzicie jest gołąbkiem z hodowli braci Łepuch. I ten gołąbek Gratis parowany jest na córkę de Matiaski. Jest tutaj femkacz. Hodowla kolegów Arka i Macieja Podymy, bardzo, bardzo profesjonalne podejście do tematu hodowli gołębi pocztowych. Wydaje mi się, że koledzy, no, warto obejrzeć chociażby reportaż najnowszy z tej hodowli. I sami zobaczycie, że hodowcy, ich mentalność, sposób, tok rozumowania pojęcia hodowli jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, co uważam za godne do naśladowania. Dobra, 382, niebieski samczyk. I tutaj pisze, w tym gołębiu znajdują się trzy podstawowe gołębie rozpłodowe, podymaczy, czyli Gratisa, Femkacza i de Matiaski. De Matiaska, jak widzicie, jest tutaj, Femkacz i Gratis. Czyli starałem się nabyć gołąbki, które no, w mojej hodowli dadzą mi jakiś progres rozwoju. Gołąb z 2017 roku, za chwilę go przedstawimy. Koledzy, tak właśnie prezentuje się syn Gratisa z hodowli kolegów Arka i Macieja Podymów. Jest to samczyk, tak jak mówiłem, barwy niebieskiej. Oczywiście weryfikacja numeru gołąbka, żeby być zgodnym z faktami, z tym co mówię. PL 0440, numer gołębia 382, gołąbek z 17 roku 382. Widać, mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, co warto o tym gołębi powiedzieć? To co powiedziałem Wam wcześniej, w narodowodzie, w tym gołębiu są trzy podstawowe gołąbki tych hodowców, czyli Gratis, Femkacz i de Matiaska. Oczywiście trzy podstawowe gołąbki na tamten okres. Wiadomo, że hodowla ich się rozwija i być może nowymi mają teraz nowe gwiazdy w swojej hodowli, ale na okres 2017 roku, jak widzieliście, takie po prostu informacje były w rodowodzie zawarte przez kolegów. Ten gołąb jest troszeczkę bardziej ruchliwy, ale też jest opanowany taki. Tak wygląda skrzydło tego gołębia. Naprawdę jest pokaźnych rozmiarów.
ten gołąb ma czym pracować. Ja bym chciał wam to przedstawić możliwie jak najlepiej. Tak ono się prezentuje po całkowitym jego rozłożeniu. Gołąbek, jak wam to powiedzieć, gołąbek jest bardziej długiej budowy. To jest gołąb bardziej długiej budowy, czyli taka łódź, jak ja to mówię. Gołąb, i powiem wam, że nie jest jakiś... Po prostu jest to kawał takiego kościec i to wszystko, to nie jest taki gołąbek. Cechą charakterystyczną właśnie jego i potomstwa, bo on jest w parze z samiczką z hodowli Arka Tomy i ta samica to jest 10 imbret na samiczkę tą Arka Tomy 10316. Czyli tam te w zasadzie najlepsze gołębie, pistolet i ta 10316 to jest właśnie z tego pistoleta. Pistolet to są gołębie, jak chyba pamiętam, tam kolega Arkadiusz mówił, że to są szelęsy, które sprowadził do hodowli od hodowcy z Niemiec, jak dobrze pamiętam. Tak, taka była historia tych gołębi. Tej linii. Widzicie, naprawdę, no skrzydło jest ogromne, to jest gołąb. Dla mnie to jest rarytas, no tak mogę powiedzieć, i wydaje mi się, że zarówno rodowód, jak i budowa tego gołębia nie zawiodę się po prostu na potomstwie tego ptaka. Oczywiście one są w trakcie pierzenia. I są po kąpieli, więc być może, jak widzicie, ten ogon troszeczkę jest tutaj taki... No mnie się to osobiście nie podoba, no ale żeby wam przedstawić ptaka w możliwie jak najlepszy sposób, no to nie mogę dłużej czekać. Fajny gołąb z super hodowli, o dobrym pochodzeniu, dobrej budowie. Myślę, że gołąbek przyniesie mi jeszcze dużo, dużo radości potomstwo z tego gołębia. Tego gołębia jest Gratis z hodowli Ireneusza Krzysztofa Łepuch. I ten gołąbek Gratis jest
ojcem między innymi strzały, jest ojcem Lady Kałasznikow, jest ojcem Pandory, jest ojcem 9521, jak również jest dziadkiem 2290, która jako roczny miał 11 konkursów, w tym dwa razy maraton. Koledzy, tam jak w rodowodzie sobie zrobicie stop klatkę na filmie i prześledzicie, to ten gratis, który jest bazowym gołąbkiem właśnie na hodowli kolegów Arkadiusza i Macieja Podymy, to wywodzi się właśnie z gołębi Marcel Albrecht i Millemans. Tam jest Inbred de Krak 66 od strony ojca, od strony matki jest wnuczka Jonge Kadeta z linii Benjamina. Jest to oryginalny gołąb, jak czytam tutaj w rodowodzie, Radziowski Handzik. Nie znam kolegów, ale pozdrawiam. Także przytoczę tylko wyniki dzieci tego gratisa, czyli to jest, tak jak mówię, syn tego gratisa i gratis dzieci tego gołębia w latach 2010-2015 zdobyły 50 konkursów. Drugie, trzecie, czwarte, ósme, dziesiąte i tak dalej. W 2013 strzała to był 18 lotnik polski, drugi lotnik okręgu i najlepszy lotnik oddziału. Gratis jako ojciec Lady Kałasznikow, jako roczna 10 konkursów w 2015 roku, 12 konkursów, druga, piąta, piąta, siódma, dwunasta, trzynasta, piętnasta, piętnasta. Dalej, gratis jako ojciec Pandory, rok 2015, 12 konkursów, pozycje na listach, drugi, 11, 12, 29, 34, 38, 39. I ojciec 9521, który, jak tutaj patrzy, 2012, 2015, 29 konkursów, między innymi 11, 26, 28, 34, 39 i jak już wcześniej wspomniałem, 2290 jest dziadkiem tego gołąbka, który jako roczny 11 konkursów, w tym dwa razy zrobił maraton. Także wydaje mi się, że również geny w tym gołąbku z gratisa przyniosą mi w mojej hodowli pozytywny rezultat, bo wydaje mi się, a raczej chciałbym nawet użyć sformułowania, że jestem przekonany o tym, że te gołębie jeszcze pokażą jakość w dalszym, na mojej hodowli z perspektywy młodych, które już mam na ten moment z tego gołębia na swojej hodowli na gołębniku zarodowym, jak również z tej samiczki, która jest imbredem na 10316 z hodowli Arka Tomy, który był mistrzem Polski w kategorii C w roku 2015, jak dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to mnie koledzy poprawcie. Gołąb charakterystyczną cechą jest jego to, że jest dosyć długi i tak samo potomstwo z tego gołębia jest też do ojca zbliżony. Naprawdę, mówiąc na myśli, mam, że jest długi, no biorąc go w dłoni, od razu wrzuca się jakby ta cecha tego gołębia. On jest no taki wydłużonej budowy, no troszeczkę jak łódź, że tak powiem, jest on zbudowany. Nie jest on jakiś, wiecie, super rozrośniętej, mięsistej budowy. Raczej gołąb, taki mięsień, tak jak mówię, dłuższy ten mięsień. U niego wszystko, nawet ten mostek jest dłuższy. Spokojnie, zobaczcie, cztery palce. Tu jest początek. Tu jest koniec. Także gołąb o potężnym skrzydłu to jest taka cecha charakterystyczna tego ptaka.
że ma ogromny rozmach tego skrzydła, wydłużona budowa. Naprawdę, no tu jest czym pracować i te cechy widzę u potomstwa tego gołębia. Mam tu na myśli synów i córki tego ptaka, że właśnie one też są wydłużonej budowy, jak również ta cecha z tego skrzydła jest też pokaźnych rozmiarów. Także to jest gołąbek 382. Jeszcze jednego ptaka Wam tutaj przedstawię. Gołąbkiem, który chcę Wam zaprezentować, tak jak mówiłem, będzie to drugi gołąbek z hodowli kolegi Arkadiusza i Macieja Podymy. Również ptak zakupiony, pochodzący z 2017 roku, również zakupiony, tak jak wcześniej prezentowany, bo tak jak wspomniałem, ja tych gołąbków kupiłem wtedy 4 sztuki i tak się akurat udało, że trafiły się, jak się okazało, 2 samce i 2 samiczki. Aczkolwiek na chwilę do tej chwili te gołębie nie były na razie jeszcze ze sobą parowane. Ale dobrze, przejdźmy teraz do gołąbka 3255. Jak widzicie, 3255 to jest syn Femkacza. Jak możecie tutaj wyczytać, jest to gołąbek ojciec Etny. Gołąbek 4410 i 454329. I tutaj możecie wyczytać: dzieci i wnuki Femkacza w latach 2010-15 zdobyły 41 konkursów w pierwszej dziesiątce list oddziałowych, w tym OSA, 10 as Polski w kategorii olimpijski sport A w 2015, Pendolino, 12 as Polski w kategorii olimpijski sport A w 2015, Tabasco, superlotnik w drużynie drugiej wicemistrza Polski kategoria A w 2015, Etna, kategoria sport G, 3395 Kofi, 2012 rok, i Petarda, kategoria sport A, 2905, od strony matki wnuk na Inbred 545, najlepszego lotnika Polski z 2010 roku, 14x14 konkursu kilometrów przeleciał, jak widzicie, 6627. Także matka, go wychowany z przeznaczeniem do rozpłodu najlepszych, z najlepszych linii lotników i hodowlanych, Krzysztof Kuś, Jan Podyma, Imbre 454, córka Midasa. Przejdziemy do prezentacji gołąbka 3255. Koledzy, i tutaj przedstawiam Wam właśnie tego gołąbka o numerze 3255. Syna Femkacza. Barwa gołąbka, jak widzicie, o tak może ja tutaj odsłonię, barwa niebieski, nakrapiany, ciemniejszy, jest identyczny nawet z barwy do Femkacza. Jak sobie zobaczycie i chcecie na internecie zobaczyć te gołąbki, to zobaczycie, że Femkacz też jest tej budowy, przepraszam, tej barwy. Weryfikacja numeru. Gołąbek 084 PL 17 rok 3255. OK. I co o tym gołąbku można powiedzieć? Słuchajcie, biorąc go do rąk, cechą charakterystyczną tego gołębia dla mnie jest to, że tu ma niesamowicie to podwozie, ten mięsień. Biorąc go, on tu siada mi po prostu tak, siada do dołu. Gołąbek, jeśli chodzi o plecy tego ptaka, praktycznie
fajny klin. Z reguły u tego gołębia pióra, kiedy bym go nie wziął w rękę, to powiem wam, że one się w zasadzie układają w jedno pióro. Co prawda teraz, gdy one się wykąpały, to też nie ukrywajmy, ja troszeczkę tutaj go tutaj pomiziałem, ale naprawdę gołąb układa się w jedno pióro, ładny klin, fajne plecy, skrzydełko. Gołąb ma do wywalenia jeszcze, że tak powiem, dwie lotki. Tu możecie zobaczyć, koledzy, widzicie, o tutaj wyrasta mu, mam nadzieję, że widać, wyrasta mu ze stosiny, z pióra, pióro. Mocny taki, nie podaje bezpośrednio tego skrzydła, taki jest bardziej sprężysty, mocniejsze. Też wyczuwalne jest to drżenie, aczkolwiek nie wiem, czy jest to cechą gołębi w tym wypadku bardziej w kategorii A, z tego co czytałem wam z rodowodu. Ale gołąbek naprawdę, gołąbek mnie osobiście fajnie, lubię go, bo dobrze leży w ręce. Trochę to brzmi śmiesznie, ale lubię go ze względu na to, że fajnie mi się układa właśnie w biorąc go do rąk od razu. Cechą charakterystyczną jest to, że on siada, gruszkowata taka budowa klinowa i ten gołąbek ciąży ku dołowi, przód. Tutaj mocny mięsień, mostek. Standardowo na cztery palce, początek, koniec, dwa. Rozkładam szerzej. Skrzydełko gołębia. Prezentuje się właśnie w ten sposób. Myślę, że gołąbek, potomstwo z tego ptaka również da mi dużo radości, bo w 2022 roku ten gołąbek był parzony z samiczką od Mariusza Chłopeckiego, która w zasadzie była inbredem na słynnego gołębia Faraona. Faraon to jest gołąbek, który no, jest dosyć znany wszystkim kolegom hodowcom w Polsce. Tutaj staram się wrócić myślami do hodowcy przecież, który go miał. Uciekła mi imię, nazwisko tego kolegi, wybaczcie. Ale myślę, że wiecie, kogo mam na myśli. Jak sobie przypomnę w dalszej części filmu, to może postaram się wam powiedzieć. Ale Faraon, tak jak mówię, z partnerką, która była inbredem na Faraona. A jak wiecie, gołębie, jakie kolega Mariusz Chłopecki zakupuje do swojej hodowli, to są gołębie po prostu z najwyższej półki. Ja takie trzy gołąbki od kolegi Mariusza Chłopeckiego również zakupiłem. Między innymi właśnie inbreda na Faraona. Jak również w tym rodowodzie były jeszcze inne fajne gołębie, wybitne, ale na ten moment nie mam pod ręką rodowodu, więc nie jestem w stanie wam po prostu przedstawić tego rodowodu, ale mówimy tutaj o tym gołąbku, więc na nim się teraz skupimy. Jest też baza młodych w gołębniku zarodowym z tego ptaszka i z tamtej samiczki właśnie, i w zasadzie on z nią były w parze przez ostatnie dwa lata, więc liczę, że te gołąbki też fajnie się pokażą. Fajny gołąb, no taka laleczka, którą lubię. Także fajny gołąbek.
oko, też takie inteligentny gołąbek. Rozgląda się, patrzy. Fajnie się prezentuje. Myślę, że będzie fajna pociecha z potomstwa, z tego gołąbka. Odkładamy cię.